Nauczyciel to jest taka osoba, która spełnia się w szkole. Chciałabym, żebyście wysłuchali dzisiaj przedstawienia na pasowaniu pierwszaków. Bardzo się przygotowywali. Chciałabym, żebyście uszanowali ich pracę. Witam jeszcze rodziców serdecznie. Cieszę się, że wszyscy jesteście. Mam nadzieję, że ten dzień będzie udany dla was. I zapraszam na przedstawienie i życzę miłego dnia i zapraszam. My mieszkańcy Króla Krainy Wiedzy witamy zebranych na zamku pierwszoklasistów, którzy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak stary obyczaj nakazuje, wszyscy rycerze, uczniowie tworzą jedną rycerską drużynę, która pomaga sobie w kłopotach, a także cieszy się wspólnie z każdego zwycięstwa. Czy jesteście tego świadomi? Jesteśmy! Czy nie boicie się tych obowiązków? Nie! Oto król i królowa Krainy Wiedzy. Witam wszystkich gości przybyłych na zamek. Widzę tu wielu młodych rycerzy, którzy z pewnością przyjęli dzisiaj pasowanie na uszu. Ale zanim to nastąpi, najpierw musicie wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, które zdobyliście przez ten próbny okres pobytu w szkole. Musimy was dobrze poznać. Będziecie teraz odpowiadać na nasze pytania. Oto pierwszy z nich. Kto ty jesteś? Polak Mały! Jaki znak? Orzeł Biały! Gdzie ty mieszkasz? Między tymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi! A w co wierzysz? Polskę wierzę! Chciała przejść przez jeden z dni, a mało by brakowało, a padła pod karetę. Mogą ją tylko uwolnić ci mali rycerze. Chłopak, uratujcie moją córkę! O proste, światło zielone. Dziękuję wam, rycerze, za to, że mnie uratowaliście. Dzięki wam, do ślubowania. Możesz kamerowy prowadzić. Do ślubowania. Jestem małym Polakiem. Jestem małym Polakiem. Kocham swoją ojczyznę. Kocham swoją ojczyznę. Pragnę dbać o dobre imię klasy i szkoły. Pragnę dbać o dobre imię klasy i szkoły. Przyrzekam być dobrym kolegą. Przyrzekam być dobrym.